Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Mi przypadł w udziale półgodzinny wykład na temat nowości w nowotwór przewodu pokarmowego. To będzie rak trzustki, rak jelita grubego i dostałem pewną swobodę jeszcze doboru jednego tematu i chciałem Państwu przedstawić nowotwór, który jest troszeczkę do tej pory był pomijany i przez onkologów, bo niewiele się w nim działo, też trochę medialnie, mianowicie rak wątrobowo-komórkowy, czyli pierwotny, najczęstszy nowotwór wątroby, w którym w ostatnich miesiącach, tygodniach nawet dzieje się bardzo dużo i tutaj będzie dużo nowości. Powiem też trochę na temat raka trzustki właśnie i raka jelita grubego, głównie z polskiej perspektywy. Chciałem Państwu przez kilka minut wprowadzić, jeśli chodzi o ten nowotwór, jeśli chodzi o raka wątrobowo-komórkowego. Wiemy, że to jest nowotwór związany z marskością wątroby, a marskość wątroby z zakażeniem HCV, HBV, poalkoholową. Polska należy na szczęście do krajów o stosunkowo niskich wskaźnikach zachorowalności na ten nowotwór. Proszę popatrzeć, około 2000 zachorowań, a we Włoszech 10 tysięcy zachorowań na ten nowotwór. To głównie jest związane oczywiście z kulturą picia, sposobem picia alkoholu. W tych krajach śródziemnomorskich jednak to spożycie może nie zmniejsze ilości, ale sposób picia jest zupełnie inny i tam częściej obserwuje się marskość wątroby. A ten nowotwór w porównaniu do innych nowotworów jest szalenie ciekawym nowotworem, ponieważ jest bardzo różny pod bardzo wieloma względami od wszystkich innych nowotworów. Z tego też powodu bardzo często był poza takim zainteresowaniem klasycznym onkologów. Po pierwsze, ten nowotwór można rozpoznać bez biopsji, co w onkologii jest dziwne i nam onkologom też trudno było się do tego przyzwyczaić. Wynika to z tego, że ten nowotwór jest uzależniony od krwi tętniczej. Typowy obraz radiologiczny w marskiej wątrobie upoważnia nas do tego, że możemy rozpoznać tą chorobę i rozpocząć leczenie bez wyniku biopsji, która u części tych chorych może być bardzo niebezpieczna. To część z nas w środowisku onkologicznym nadal się nie może do tego przyzwyczaić, ale to już jest ugruntowana wiedza. Ocena zaawansowania w tej chorobie, tak jak we wszystkich innych, wiecie Państwo, stosujemy tą klasyfikację TNM, ona tutaj nie odgrywa wielkiej roli, dlatego że nie liczy się w tej chorobie zakres anatomiczny, liczy się zakres anatomiczny plus wydolność wątroby i stan pacjenta, bo co z tego, że mamy do czynienia z niewielkim guzem, jeśli wątroba jest w fatalnym stanie i chirurdzy mówią, nie jesteśmy w stanie tutaj nawet kawałka tej wątroby usunąć i do tego są specjalne skale stosowane w tej chorobie, tak zwana skala barcelońska, za chwilę Państwu pokażę. Kolejna rzecz i to dlatego onkolodzy nie za bardzo lubili ten nowotwór, ponieważ nim klasyczna chemioterapia podawana systemowo nie działa. Nie mamy dowodów na skuteczność, mamy dużo dowodów, że to nie działa. Swoim studentom tłumaczę to w taki sposób, no taką komórka nowotworowa wywodzi się z komórki wątroby, która ma całą maszynerię metaboliczną do różnego rodzaju biotransformacji, wypompowywania leku i w związku z tym nie robi wielkiego wrażenia na tych komórkach niewielkie ilości chemioterapeutyków podawane systemowo. Ale to już Paracelsus powiedział, wszystko jest trucizną, to jest tylko kwestia dawki. Jeśli tą chemioterapię udałoby nam się podać bezpośrednio do guza w bardzo dużej dawce, to efekty można osiągnąć i to jest kolejna cecha odróżnicowująca ten nowotwór. Mianowicie my mamy możliwości podania chemioterapii tutaj do guza. Dzięki temu, że te guzy są unaczynione tylko z tętnicy, możemy się po tętnicy dostać do tego guza i podać chemioterapię bezpośrednio do tego guza, jednocześnie niszcząc tą tętnicą i te zabiegi nazywają się hemoembolizacje. Nie da się w guzie, w piersi, w płucu, podać chemii tylko do tego guza. W tej chorobie tak. Radioterapia ma tutaj ograniczone wskazanie, w przypadku wielu innych nowotworów to jest standard postępowania. No i kolejna rzecz, możliwość transplantacji narządowej. W tej chorobie wykonuje się, jeśli pacjent spełnia określone kryteria, transplantację narządową. Jeśli ktoś ma raka płuca, nie przeszczepimy mu płuca, takie pomysły byłyby skazane na niepowodzenie i są idiotyczne. A w tej chorobie tak, dlatego że rak wątrobowo-komórkowy, najczęściej pacjent z rakiem wątrobowo-komórkowym to jest pacjent, który ma co najmniej dwie choroby, który ma marskość, który ma raka i do tego jeszcze przyczynę tej marskości albo poalkoholową, albo jest jeszcze zakażony wirusem typu B czy typu C, jeśli chodzi o wątrobę. Czyli mamy tutaj problem bardzo skomplikowany, w związku z tym zespół wielodyscyplinarny zajmujący się tym nowotworem wygląda zupełnie inaczej. To nie jest radioterapeuta, chirurg i onkolog, tylko to jest onkolog, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog, transplantolog, chirurg-onkolog, ale dedykowany wątrobie. Chirurg, który potrafi zrobić transplantację wątroby, który potrafi operować bardzo dobrze wątrobę. To jest gastrolog i to jest radiolog interwencyjny, bo to ci specjaliści wykonują te zabiegi wewnątrznaczyniowe. Czyli zupełnie unikatowy krąg specjalistów.
Trudno takich ludzi w Polsce znaleźć, trudno zebrać w jednym miejscu. Ja mam tą przyjemność pracowania w ośrodku, chyba jedynym w Polsce, gdzie wszyscy ci specjaliści są i spotykamy się co drugi czwartek. Pan profesor Wróblewski w szpitalu na Banacha zorganizował taki kominek wielodyscyplinarny i mamy taką możliwość, że się spotykamy wszyscy i te metody leczenia dobieramy w zależności od stopnia zaawansowania. To jest ta skala, taka skala barcelońska, której stosujemy, określając stopień zaawansowania, gdzie wybieramy albo metody resekcyjne, ablacyjne, albo transplantacje wątroby, albo metody paliatywne, takie jak hemoembolizacje, czy leczenie systemowe, w zależności od stopnia zaawansowania, zakresu anatomicznego, wydolności wątroby, stanu pacjenta, bardzo wiele czynników na to wpływa i wielu specjalistów tutaj musi się w jednej chwili wypowiedzieć i to jest chyba głównie w Polsce problem w tej chorobie, czyli koordynacja. Tutaj tej koordynacji brakuje, no bo wyobraźcie sobie Państwo pacjenta z Rzeszowa, który szuka chirurga, transplantologa, lekarza chorób zakaźnych, hepatologa, no to te konsultacje trwają niekiedy miesiącami. Ten pacjent przejeżdża Polskę wzdłuż i wszerz i tu warto mieć takie miejsce i nasz szpital na szczęście takim miejscem jest. Tych terapii miejscowych też mamy całą rzeszę, kryoablacji, ablacje falami radiowymi. Możemy tego guza próbować niszczyć miejscowo na różne sposoby. Jest to zupełnie odmienne, jeśli chodzi o inne choroby nowotworowe. Tak wygląda termoablacja, ablacje falami radiowymi. Po prostu wbijamy igłę, tutaj nagrzewamy tego guza, mamy tutaj loże po ablacji. Tak wygląda hemoembolizacja, czyli dostajemy się po tętnicy wątrobowej, podajemy kontrast, widzimy tutaj patologiczne unaczynienie. Tutaj jest ten guz, podajemy bezpośrednio do niego chemioterapię, niszczymy tą, w pewien sposób tą tętnicę, czyli ją embolizujemy. Po ponownym podaniu kontrastu już nam ta patologiczna sieć znika. Unikatowe metody niestosowane w przypadku innych chorób nowotworowych. Teraz perspektywa onkologa. Proszę, pokażę teraz Państwu listę leków stosowanych do roku 2008. To był rok, w którym ja skończyłem studia, czyli stosunkowo tak naprawdę niedawno. I to jest ta lista. Ona jest pusta, bo nie było żadnego leczenia systemowego. Żadnego. Żaden lek nie wykazał skuteczności, jeśli chodzi o jednoznaczne dowody naukowe. Dużo różnych schematów chemioterapii było oczywiście testowanych, sprawdzanych. Mamy bardzo wysokiej jakości dowody naukowe, że to nie działa. Znaczy strongly negative, jeśli chodzi o tą klasyczną chemioterapię. Pierwszy przełom nastąpił w roku 2008. Mówi się o nowej erze od tego czasu w leczeniu HCC, bo pojawił się pierwszy lek, czyli sorafenib, inhibitor wielokinazowy, publikacja w NAME, duża sprawa. Od tego czasu mamy nowy standard terapii w porównaniu do placebo. Wykazano wydłużenie tych median OS-u o kilka miesięcy. To stało się standardem leczenia we wszystkich wytycznych. To jest, my od tego czasu mamy już program lekowy w Polsce dostępny od kilku lat. Dużo kryteriów włączenia, wyłączenia. No, największym problemem w Polsce nadal nas bardzo tutaj naszych pacjentów uderzający, to jest kryterium włączenia nieobecność zmian poza wątrobą. Jeśli u nas w Polsce pacjent ma jakąkolwiek zmianę poza wątrobą, jest poza możliwościami leczenia jakiegokolwiek, nie jesteśmy w stanie mu nic zaproponować. Wzięło się to stąd, że płatnik w tym badaniu oryginalnym zauważył, że jakąś możliwość statystyczną, że ta grupa, która ma zmiany pozawątrobowe, może nie odnosić korzyści. To jest tylko statystyczna możliwość. Analiza post hoc. Są prospektywne już dane pokazujące, że to nie ma znaczenia, czy choroba jest w wątrobie, czy poza wątrobą. Leczenie systemowe sorafenibem może przynieść efekt, no ale nadal czekamy na tą zmianę, prosimy o nią, ponieważ to jest trochę wstyd i nie możemy się doczekać. No i mamy immunoterapię, której się wszędzie mówi dzisiaj w onkologii. Jak to wygląda z perspektywy tego nowotworu i to też są ostatnie dwa lata. Rok 2017, immunoterapia jest wszędzie badana. Mamy badanie pierwszej fazy z nivolumabem u pacjentów, którzy sprogresowali na sorafenibie, czyli no, możliwości leczenia u nich są żadne, a rokowanie bardzo złe, ale badanie pierwszej fazy. Pierwsza faza jest po to, żeby tylko wybrać dawkę do kolejnych faz badań. Co się okazuje w tym badaniu? Że pacjenci, którzy generalnie szacowany czas przeżycia mieli grubo poniżej 9 miesięcy, po 9 miesiącach duża część z nich nadal żyje w tym badaniu pierwszej fazy. Czyli rzeczywiście spektakularne wyniki, ale my z badania pierwszej fazy nie możemy wyciągać wniosków na temat skuteczności terapii. I to jest też duży przełom, który dokonał się w onkologii w tamtym czasie. Tutaj wykresy takie wodospadowe, zobaczcie, to są pacjenci, zobaczcie Państwo, są pacjenci, którzy sprogresowali po sorafenibie, mają przed sobą żadne rokowanie.
a część z nich odpowiada na tej immunoterapii, odpowiedziała całkowitą remisją, bardzo wąskie grupy, ale nagle te zmiany znikają. To jest rzeczywiście niebywałe, ale badanie pierwszej fazy. No i tu duży przełom, 2017 rok, FDA dopuszcza warunkowo immunoterapię w tej chorobie na podstawie badania pierwszej fazy. W głowie się to nam dotychczas w Europie nie mieści, bo EMA tego jeszcze nie robi, żeby na podstawie pierwszej fazy dopuścić warunkowo lek, no ale FDA wychodzi z tego założenia, no ci pacjenci mają czekać kolejne lata na wyniki badań trzeciej fazy, jeśli to jest lek, taki jak nivolumab, który znamy. Znamy jego profil toksyczności i na zasadach warunkowych dopuszczono ten lek. W Europie on się pojawia nawet w zaleceniach z zeszłego roku, które zostały zmienione. Immunoterapia pojawia się jako opcja terapeutyczna z poziomem dowodowości 3C, czyli najniższym poziomem dowodowości, bo ciągle czekamy, ale za chwilę Państwu pokażę sprzed ostatnich tygodni badania, że już mamy dowody na to, że immunoterapia działa. No i mamy rok 2017-18, czyli ostatnie dwa lata, czyli tak, 2008 nic, później jeden lek, znowu prawie 8 lat nic i mamy rok 2017-18 i kilka rejestracji w drugiej linii leczenia po progresji, po leczeniu sorafenibem, regorafenib, cabozantinib, ramucirumab, tylko przebiegnę, to są publikacje z bardzo porządnych czasopism, Lancet, badanie Resource, regorafenib, druga linia leczenia, rozejście się krzywych, cabozantinib, NAME, rozejście się krzywych, druga linia leczenia, jest efekt. Ramucirumab u pacjentów z markerem powyżej 400, rozejście się krzywych, taka grupa docelowa, kolejna rejestracja, kolejna opcja terapeutyczna i to wszystko odnajduje swoje odzwierciedlenie dzisiaj wytycznych zeszłego roku Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Mamy tych opcji bardzo dużo, wydawałoby się, i to są tylko opcje już zarejestrowane, dostępne, no ale co mamy w Polsce? No mamy problem, dlatego że my oczywiście tych terapii najnowszych nie mamy, ale nawet te starsze terapie, tak jak sorafenib, mamy dostępny w ograniczony sposób i to jest taka z rzeczy, która mnie jako onkologa boli, gdy przychodzi do mnie pacjent w dobrej formie. Ostatnio miałem takiego pacjenta, który cieszy się, że bardzo szybko dostałem się do pana, on przecież nie ma takich kolejek w Polsce złych, a ja mu muszę powiedzieć, że ma zmiany pozawątrobowe i ja mu nie mam nic do zaproponowania. Jeśli on mnie pyta, a są jakieś leki, no jest sporo tych leków i to jest pewnie do zmiany. No i takie największe nowości, to jest listopad 2019 rok, sprzed kilku tygodni, 3-4 tygodnie temu na zjeździe ESMO w Azji dokonała się rewolucja. Do tej pory było bardzo dużo badań, które chciały spróbować zmienić ten standard sorafenibu w pierwszej linii. Nikomu się to nie udawało, ten sorafenib bardzo mocno się trzymał. No i po raz pierwszy pokazano wyniki badania trzeciej fazy IMbrave 150, połączenie atezolizumabu z bevacizumabem, czyli podwójna terapia, leczenie antyangiogenne i immunoterapia, no i wyniki jak dla mnie spektakularne. Przede wszystkim kształt tych krzywych, te krzywe już nie biegną do dołu i spotykają się w zerze. W grupie kontrolnej sorafenibem 13 miesięcy, a w grupie badanej nie osiągnięto dotychczas po kilkunastu miesiącach oceny mediany przeżycia, czyli większość pacjentów nadal żyje. Pewnie w San Francisco w styczniu poznamy dokładniejsze wyniki, świeższe. Być może wtedy będzie osiągnięta ta mediana, ale ona będzie wynosiła no, całkiem przyzwoicie. To już będzie kilkanaście, grubo kilkanaście miesięcy, co w tej chorobie jest rzeczywiście rzeczą niespotykaną. To, co wszystkich też zaskoczyło, że ta terapia jest bezpieczna. I to w niektórych aspektach bezpieczniejsza niż sorafenib. Mamy atezolizumab, immunoterapię z bevacizumabem, czyli z leczeniem antyangiogennym. Moglibyśmy się spodziewać powikłań i ze strony leczenia antyangiogennego, krwawienia i tak dalej, a tego nie obserwowano w tej wyselekcjonowanej grupie pacjentów. Wręcz w niektórych powikłaniach, no większe powikłania były tego rzeczonego sorafenibu. Co więcej, taką wisieńką na torcie jest to, że pacjenci nie tylko odnoszą korzyść, jeśli chodzi o przeżycie całkowite, ale przede wszystkim o jakość życia, w sensie objawów, które się pojawiają w momencie dekompensacji tej funkcji wątroby. To się określa czas do objawowej progresji choroby. On został znakomicie wydłużony. W przypadku sorafenibu nie było wielkich różnic, jeśli chodzi o czas objawowej takiej progresji. To był duży zarzut do tego leku. W tej sytuacji mamy ogromną różnicę w tym czasie, czyli takim dobrym czasie dla pacjenta funkcjonowania w dobrej formie, z dobrymi wynikami badań i wydolnością wątroby. Czyli to rzeczywiście jest duży przełom i no tu podmiot odpowiedzialny informuje, że już złożył wszędzie, jeśli chodzi o rejestrację FDA, EMA, chińskie urzędy rejestracyjne o tą terapię, bo rzeczywiście
tu szykuje się ogromna zmiana, ogromny przełom. Dla nas tym bardziej będzie to trudne. Ja sobie wyobrażam, jeśli mamy problem w Polsce z sorafenidem, żeby poszerzyć program lekowy, gdzie mamy już twarde dowody, rejestrację, a tu mamy dublet bardzo drogich leków, to jest bardzo duże wyzwanie dla płatnika. No ale mnie to cieszy, że będzie musiał się nasz płatnik pewnie z tym zmierzyć. Zatrzymaj się na chwilę, bo trzeba poruszyć bardzo ważny problem. Ja tu nawiążę do jednego z pierwszych swoich przezroczy w porannej prezentacji. Zwrócili Państwo uwagę, co to znaczy inwestycja w edukację, prewencję. Proszę Państwa, to jest akurat ten nowotwór. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale dobrze ponad 150 tysięcy ludzi jest nosicielami wirusa C, wirusowego zapalenia wątroby typu C, z czego 80% w ogóle o tym nie wie. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, żeby we wszystkich krajach rozpocząć screening w postaci po prostu badań, które mają doprowadzić do tego, czy ktoś jest nosicielem wirusa C, czy nie. Ze względu właśnie na te komplikacje w późniejszym okresie i brak właściwie skutecznych metod leczenia, poza tymi nowinkami ostatnio dającym nadzieję. Ale proszę Państwa, łatwiej jest wyedukować społeczeństwo, łatwiej jest dać do rąk lekarza rodzinnego możliwość wykonywania takiego screeningu, a nie są to wcale badania trudne, bo ludzie, którzy są nosicielami, dowiedzą się o tym za wiele, wiele lat, wtedy, kiedy nowotwór będzie w fazie zaawansowanej i rzeczywiście nasze możliwości będą mało skuteczne. Także i to, co warto zwrócić uwagę decydentom, to żeby inwestowali w to, co w przyszłości będzie tańsze. Nie mówiąc o losach poszczególnych ludzi, którzy z tego powodu będą później niestety w bardzo trudnej sytuacji, która doprowadzi ich w końcu do przedwczesnej śmierci. Także to chciałem taki dodatkowy element wprowadzić. Zdecydowanie prawda. Niestety w Polsce bardzo często zdarza się taka sytuacja, że my diagnozując tą chorobę nowotworową, diagnozujemy ją właśnie przy okazji czy to dekompensacji funkcji wątroby, czy to właśnie diagnozy zakażenia HCV. I pacjent dowiaduje się o trzech chorobach naraz. Czyli dowiaduje się o tym, że ma wirusa, że ma marskość i że ma nowotwór. A wiemy, że to się działo latami u niego, ten cały proces, tak? Ostatni mój pacjent z ostatnich dwóch tygodni, który zapadł w pamięć, to jest taki, który był honorowym dawcą krwi w latach 80. On pewnie wtedy tego wirusa złapał i teraz się dowiedział, że ma marskość, HCV i raka. Ale przez ten czas nie wykonano u niego ani razu, on nie wykonał sobie też badania pod tytułem zakażenie wirusem typu C. Także po pierwsze, rzeczywiście mamy mnóstwo tych pacjentów zakażonych wirusem typu C, ale też pamiętajmy o tym, że ten screening jest też bardzo skomplikowany i trudny pod względem finansowo-logistycznym, bo takiego pacjenta, który jest zakażony wirusem typu C, należy mu zapewnić to badanie USG, później zapewnić mu dostęp do bardzo dobrej, wczesnej diagnostyki, która jest też dosyć skomplikowana i wymaga dużych nakładów, no i później jak zachoruje też dostęp do leczenia. Także to wszystko ze sobą się w bardzo mocny sposób wiąże. I jeszcze to, co nas czeka w przyszłości, to fala, to co się dzieje już w Stanach Zjednoczonych, marskości wątroby, tak zwanych niealkoholowego stłuszczenia. Tak? Stajemy się coraz bardziej otyli jako społeczeństwo i czeka nas fala niealkoholowego stłuszczenia wątroby i w tym mechanizmie marskości. I tak jak w Stanach Zjednoczonych obserwujemy wzrost zachorowań na raka wątrobowo-komórkowego właśnie w tym mechanizmie. Nie alkohol, nie wirusy, a stłuszczenie wątroby. I to też w kontekście epidemii otyłości. Rak trzustki, no to jest nowotwór, który bardzo chciałby być pierwszy, jeśli chodzi o umieralność z powodu nowotworów i idzie mu całkiem nieźle w pnięciu się w tych pozycjach, jeśli chodzi o przyczyny zgonów, choć jest to nowotwór, który jest nowotworem dosyć rzadkim, to jest około 4-5, może maksymalnie tysięcy pacjentów w Polsce rocznie. Pan doktor wspominał 165 tysięcy nowych zachorowań w ogóle, czyli to jest rzadki nowotwór. Ale pod względem umieralności szacuje się, że około roku 2030 będzie to druga przyczyna zgonów w onkologii. W 2017 roku w Europie zmarło więcej pacjentów na raka trzustki niż pacjentek na raka piersi, gdzie pacjentek z rakiem piersi jest wielokrotnie więcej, dlatego że w raku piersi rzeczywiście te sukcesy terapeutyczne są znaczące i nasze możliwości leczenia są bardzo duże. A w tym nowotworze gonimy bardzo, bardzo powoli, aczkolwiek mamy też tutaj pewne jaskółki i nowości. Problemem oczywiście tego nowotworu jest to, że wykrywamy go w późnym stadium zaawansowania
I tutaj akurat metody profilaktyczne, tutaj nie ma profilaktyki w stosunku do tego nowotworu. Nie znamy takich dobrych narzędzi. Nie jesteśmy w stanie nawet rodzinom z podwyższonym ryzykiem powiedzieć, proszę sobie robić USG, tomografię, nie wiem, EUS i zapewnimy tym rodzinom screening. Nie, niestety wobec tego nowotworu, jeśli chodzi o profilaktykę wtórną, jesteśmy bezbronni. 50% pacjentów w momencie rozpoznania choroby, to jest choroba rozsiana, 27% nie jesteśmy w stanie operować, a nawet te 10-15% pacjentów, których operujemy, niestety wiemy, że większość tych pacjentów nawraca i tutaj też nowości zeszłego roku dla tej grupy pacjentów dosyć duże. Wiemy, że głównym problemem w tej chorobie, czy jednym z głównych problemów jest tak zwane podścielisko, bo same te komórki nowotworowe są bardzo wrażliwe na wiele substancji. Ja spotykam się niektórzy z wynikami badań różnych takich cytotoksycznych, że kurkumina zabija komórki raka trzustki. Tak, to prawda, nawet aspiryna potrafi zabić w megadawkach. Tylko problem tego nowotworu polega na tym, że te komórki nowotworowe stanowią mniejszość w utkaniu. Większość stanowi podścielisko, które chroni te komórki. Czyli my realnie w życiu codziennym, jak podajemy chemioterapię, to na czerwono, czego tu nie widać, to są naczynia krwionośne. I to nasze leczenie, które nam działa in vitro, jesteśmy tutaj zafascynowani, że tutaj na myszach in vitro, super, tyle fantastycznych leków, to w życiu realnym u pacjentów to po prostu nie działa, bo stąd dotąd jest bardzo daleko i trudno się dostać. To, co się zmieniło w ostatnim roku, jeśli chodzi o leczenie uzupełniające, czyli o tych pacjentów, których udało nam się wyoperować, ale oni bez żadnego leczenia nawracają i czasy przeżycia ich w ogóle całkowite to są poniżej 18 miesięcy, jeśli by im nie dać żadnego leczenia. To jest dramat, bo mówimy o chorobie, która jest w pierwszym, drugim stopniu zaawansowania, operujemy ją, a czasy przeżycia mamy, jakby to była najgorzej rozsiany rak piersi. Tak? I tutaj dla tych pacjentów stosujemy już od wielu lat gemcytabinę, a w ostatnie lata to są nowości. Do tej pory, jak mieliśmy grupę chorych po pankreatodenektomii, powiedzmy w jakimś stopniu zaawansowania, bez względu na to, jak oni mieli choroby współistniejące, dawaliśmy im jeden rodzaj chemioterapii uzupełniającej. Była to gemcytabina w monoterapii. Wszyscy. W ostatnich roku się to bardzo zmieniło. Mamy dwa nowe schematy chemioterapii, folfirinox i gemcytabina z kapecytabiną i dzisiaj na podstawie tych badań jesteśmy w stanie dobrać dla tych pacjentów, w zależności od chorób współistniejących, stanu sprawności, preferencji pacjenta, naszych możliwości, odpowiednie schematy chemioterapii, oprócz tej gemcytabiny w monoterapii, gemcytabinę z kapecytabiną i dla tej najbardziej takiej fit grupy chorych schemat folfirinox zmodyfikowany, czyli 5 leków naraz w dosyć dużych dawkach i to rzeczywiście te efekty leczenia bywają spektakularne i to jest ta pierwsza jaskółka. Fajne w tym jest to z mojej perspektywy, że te wszystkie leki mamy w katalogu chemioterapii, to są po prostu kombinacje chemioterapii, tu nie trzeba jakichś programów lekowych, drogich terapii, to wszystko jest, czyli pojawiły się wytyczne, jeśli chodzi o folfirinox i my możemy już na drugi dzień mogliśmy je stosować. To są wyniki, jeśli chodzi o czas wolny od progresji dla tego folfirinoksu. Proszę popatrzeć, 21 versus 12,8, a jeśli chodzi o przeżycie całkowite, 35 versus 54 miesiące. To jest liczba bardzo duża w raku trzustki. 54 miesiące mediana OS-u, kształt tej krzywej bardzo ładny, na trwale się te krzywe rozchodzą tutaj, czyli jest grupa pacjentów, których dodatkowo dzięki intensyfikacji tego leczenia od zeszłego roku jesteśmy w stanie trwale wyleczyć z tej śmiertelnej choroby. Jeśli chodzi o chorobę rozsianą, to jest oczywiście główny problem w raku trzustki, bo po pierwsze na początku większość pacjentów to jest choroba rozsiana. Po pewnym czasie trafiają też pacjenci z tych niższych stopni zaawansowania. I co my tutaj dzisiaj mamy, to są wytyczne ESMO. Też mamy kilka schematów chemioterapii. Na szczęście w tej pierwszej linii leczenia mamy dzisiaj w Polsce dostępne te leki. Mamy napaclitaxel w programie lekowym. Te chemioterapeutyki mamy klasycznie dostępne. Nie mamy drugiej linii leczenia liposomalny irinotecan. Na to pewnie czekamy. I też możemy dobierać w związku z tym, jeśli chodzi o pierwszą linię leczenia, dosyć swobodnie dzisiaj nasze możliwości terapii, w zależności od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, jeśli chodzi o jego choroby współistniejące, stan sprawności, preferencje tego chorego, także sytuację mamy całkiem komfortową. Z takich dużych nowości to jest oczywiście próba szukania jakichś celów molekularnych. Ja Państwu opowiadałem ostatnio na temat niestabilności mikrosatelitarnej, mutacji w genach naprawczych i chciałbym zupdate'ować te dane, bo to jest największy przełom zeszłego roku. My wiemy, że pacjenci z mutacją BRCA, to jest ta sama mutacja, którą ma Angelina Jolie. Wiemy, że mając mutację BRCA, to nie tylko rak piersi, rak jajnika, to także rak trzustki.
I ci pacjenci lepiej rokują, szczególnie jeśli leczymy ich pochodnymi platyny. No i to jest to badanie z czerwca tego roku. Mutacja BRCA, ta grupa pacjentów z mutacją germinalną i leczenie podtrzymujące olaparibą. Olaparibem jest to identyczna sytuacja jak w raku jajnika leczenia podtrzymującego. Badanie POLO, które było prezentowane w tym roku na ASCO i jednocześnie publikacja później od razu w Nejmie. No i mamy pierwszorzędowy punkt końcowy, czas do progresji, mamy rozejście się tych krzywych i badanie z pozytywnym badaniem. Pierwsze badanie randomizowane trzeciej fazy, gdzie mamy jakiś cel molekularny, mamy wyselekcjonowaną grupę pacjentów i mamy efekt leczenia. Podobnie jak w raku jajnika, do tej pory nie zauważono różnic w medianie OS-u. Tłumaczy się to na kilka sposobów, ale pierwszorzędowy punkt końcowy został tutaj osiągnięty. Amerykanie poszli bardzo daleko. Oni już w lipcu tego roku, po publikacji tego badania, w wytycznych NCCN powiedzieli, jeśli masz pacjenta z rakiem trzustki, obojętnie czy jest rozsiany, czy miejscowo zaawansowany, jak go diagnozujesz, od razu rób mu mutację germinalną u każdego chorego. Oznacz. Chociaż wiesz, że to jest tylko 10%. Dlaczego oni mówią u każdego chorego? Dlatego, że na podstawie badania POLO nie dało się wyodrębnić grupy pacjentów na podstawie ryzyka rodzinnego. Czyli byli pacjenci, którzy nie mieli żadnego ryzyka. Wydawało się, że oni nie mają tej mutacji. Mieli powyżej 60 lat. Robiono badanie i się okazało, że ona jest. Czyli nie da się. Czyli po prostu Amerykanie mówią, mimo tego, że to jest rzadko, 10%, rób wszystkim, bo to może zmienić twoje postępowanie. To jest duży optymizm. W Polsce jest to niestety niemożliwe, dlatego że my chcemy wykonać badanie genetyczne na kodzie C25. Dzisiaj możemy różne badania genetyczne wykonywać. Niestety jeszcze w rozporządzeniu te C25 nie jest uwzględnione, ale możemy zalecać takim pacjentom to badanie. Kosztuje kilkaset złotych, nie jest drogim badaniem lub odesłać takich pacjentów do poradni genetycznej. Dlaczego możemy tutaj myśleć o jakiejś modyfikacji leczenia? Wiem, że wtedy powinniśmy dodawać pochodne platyny, możemy specjalny sposób leczenia chirurgicznego tym pacjentom też proponować, specjalne podejście tego leczenia. No i mamy wyniki badania POLO, gdzie będzie niedługo pewnie na tej podstawie rejestracja. I to właśnie ta grupa pacjentów, tych 10% z mutacją BRCA lub niestabilnością mikrosatelitarną, to jest jeszcze rzadziej, bo to jest 1%, ale tu też mamy zarejestrowany lek, to jest immunoterapia pembrolizumab. Tam spotyka się wtedy nawet całkowite remisje choroby i to na tą grupą pacjentów dzisiaj się skupiamy, jeśli chodzi o nasze nowości. I na koniec rak jelita grubego i tutaj pokrótce, bo tu wielkich przełomów nie ma, ale są bardzo duże przełomy dla nas, dla lekarzy praktyków z zeszłego roku, czy z tego roku, to co się wydarzyło. Wiemy, że leczenie raka piersi, rozsianego raka piersi trochę przypomina puzzle i grę w szachy. Czyli mamy kilka możliwości leczenia, kilka linii leczenia. Wiemy, że im więcej tych linii wykorzystamy, tym efekt będzie większy. Musimy niejako planować, a dlatego szachy, bo musimy wiedzieć, co zrobimy w następnym ruchu. Jeśli teraz damy to, to co potem, później i tak dalej, i tak dalej. Do tego potrzebowaliśmy tych puzzli. My dzisiaj wiemy, że na podstawie molekularnych wskaźników możemy dobierać to leczenie na podstawie stanu pacjenta. Te wytyczne były jasne, wytyczne ESMO obowiązujące nas od kilku lat, ale nam brakowało trochę tych puzli. Brakowało nam trzeciej, czwartej linii leczenia. Jeśli chodzi o cele molekularne, mamy dla pacjentów czy bez mutacji, mamy leczenie celowane, jeśli chodzi o anty-IGFR. Problemem do tej pory było to, że zapisy programu były bardzo sztywne. Znaczy, jeśli mówiono, że ma być cetu Cetuximab z Folfiri, to Folfiri musiało być w konkretnych dawkach. Jeśli pacjent z jakiegoś powodu nie był w stanie tego leczenia kontynuować, wypadał po prostu z programu. Program nie dawał nam takiej elastyczności, możliwości zrobienia przerwy, odstawienia chemioterapii. Coś, na co dane mamy od bardzo już od dłuższego czasu i nam brakowało to w tych puzzlach. No i to jest to, co się zmieniło i to jest ostatni slajd. Uelastyczniły się programy lekowe. Od listopada tego roku mamy możliwości robienia przerw, dobierania tego leczenia tak, żeby było wygodnie nam, pacjentowi, oczywiście na podstawie danych, które mamy z badań klinicznych, ale dopuszczono taką możliwość. Czyli w końcu leczymy tak, jak chcemy. No i nowy lek się pojawił, trifluridina tipiracyl, w trzeciej, czwartej linii leczenia, nowy program lekowy. Czekaliśmy w sumie niedługo i to też jest Państwa zasługa, te dwie modyfikacje, bo widziałem dużą taką i medialne wsparcie grup pacjentów do tego, żeby wymóc na płatniku te modyfikacje, które w sposób praktyczny bardzo zmieniły to postępowanie i nam umożliwiły i trzecią, czwartą linię leczenia. To jest 2016 rok na świecie, mamy 19 i mamy to w Polsce. Nie jest tak źle, mimo wszystko 3 lata i mamy lek w programie lekowym. Także to tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć, bo to są dla mnie najważniejsze rzeczy i sukcesy roku 2019 z naszej polskiej perspektywy.